Cześć. 70Mi wprowadziło usługi chmurowe do niektórych swoich wideorejestratorów parę lat temu. No i te usługi chmurowe wymagały, do tego, żeby z nich korzystać, wymagały oczywiście kompatybilnego wideorejestratora. U mnie jest to 4K Omni model X800, moduł UP04, czyli taki moduł 4G LTE, no i oczywiście aplikacja na smartfon. No i dzięki tym usługom chmurowym możemy do kamery z aplikacji w smartfonie łączyć się z kamerą, zobaczyć jej podgląd na żywo, sprawdzić, co się tam nagrało, otrzymywać powiadomienia i tak dalej przez sieci 4G, zdalnie przez internet. No i aby korzystać z tej usługi, właściwie wystarczyło tylko kupić kamerę, kupić moduł, no i kartę SIM do tego modułu, żeby tam był jakiś pakiet danych, więc trzeba było go to jakiś czas tam odnawiać. I to był właściwie jedyny koszt, natomiast sama usługa, sama ta funkcja chmurowa 70Mi od zawsze była i jest bezpłatna. No ale też wiązała się z pewnymi limitami, obostrzeniami. No i czasem też otrzymywaliśmy pytania od Was, od klientów WR24, no czy jest opcja, żeby wykupić, czy rozszerzyć te limity po prostu poprzez jakąś płatną subskrypcję. Do tej pory nie było takiej możliwości, natomiast niedawno, teraz jakoś właśnie w listopadzie czy grudniu 2025 roku, 70Mi wprowadziło płatne plany chmurowe. No i właśnie teraz na tym filmie sam zarejestruję się do tych płatnych planów chmurowych, żeby zobaczyć, o co tutaj chodzi, jak te limity się zmieniają, jakie nowe funkcje tutaj dochodzą. Tak więc 70Mi Cloud, wersja premium, płatna subskrypcja. Robię tu właściwie taki unboxing tej nowości od 70Mi. Zapraszam. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory 24.pl. No okej, okay. Mam już odpaloną aplikację 70Mi, no i szukamy opcji płatnej chmury, subskrypcji, ona znajduje się tu w mojej subskrypcji. Mam plan podstawowy, czyli ten bezpłatny. Aha, czyli muszę się tu najpierw zalogować, dobra. Więc tak, mamy plan bezpłatny, podstawowy, no i tutaj są te limity, 30 minut live view, czyli tego podglądu na żywo przez sieci 4G, 15 razy odczyt pozycji GPS, no i 7-dniowa historia nagrań w chmurze. No i za 2,5 dolara miesięcznie, nawet niecałe 10 zł miesięcznie, mamy już rozszerzenie do 60 minut live view dziennie, 30-krotnie możemy sprawdzić pozycję GPS, 15 dni historii nagrań w chmurze, no i funkcja Geofence. To też sprawdzę, o co tu chodzi. No i za 4 dolary miesięcznie, czyli powiedzmy 12 zł, niewiele więcej właściwie, mamy bez limitu live view, bez limitu GPS tracking, no i aż 30-dniową historię w nagrań w chmurze. No i też funkcję Geofence. No i ja idę w ten top. No i tak, muszę podać kartę, dane karty. Jest też bank. Okej, dobra, banki tutaj widzę są oczywiście jakieś takie zagraniczne. Więc nas nie interesuje, muszę podać dane karty, więc wprowadzamy. Ok, dane karty uzupełnione, płać i subskrybuj. Ciekawe, że mogę wziąć na to fakturę. Podejrzewam, że może być z tym problem. A, ok, poszło. Chodziło, nie musiałem robić weryfikacji 3D. Dobra, co dalej? No mam to zarejestrowane, więc chyba teraz wracam do aplikacji. Tak czy nie? No mam. Mam miesięczny plan premium. Super. Okej, okay, no to dobra. No to mam miesięczny plan premium. I mam w takim razie tutaj dodatkowe funkcje. Okej, okay, moja kamera jest offline, bo dość długo samochód stał pod firmą, mi się powerbank rozładował. Dobra, to odpalimy auto. Dobra, kamera się odpala. Włączyła się. Nieoznakowani w okolicy. Kia. Dobra, kija. UP04 się połączył. Już widzę w aplikacji, że jest połączenie 4G online. I co generalnie daje nam plan premium, ten płatny? No wiemy, że bez limitu podgląd na żywo, czyli mogę sobie wziąć teraz zdalny nadzór i tutaj był ten limit wcześniej w wersji darmowej. Teraz mogę sobie bez limitu non-stop podglądać, traktować moją kamerę jako taką stację monitoringu osiedlowego. O to właściwie najczęściej były pytania. A czemu ja nie mogę cały czas podglądać, co się dzieje na, nie wiem, na parkingu? No to teraz już można, za te 12 zł miesięcznie.
Bez limitu lokalizacja pojazdu, czyli po prostu gdzie aktualnie się pojazd znajduje. No i ta funkcja geogrodzenia. Unboxing tej funkcji absolutny, ponieważ sam jeszcze z tego nie korzystałem. Utwórz nowe geogrodzenie, otrzymasz powiadomienie, gdy pojazd opuści ten obszar. Dobra. Jesteśmy, tak, utwórz geogrodzenie. Aha, dobra, no to promień geogrodzenia 1 km. Czy to jest tylko 1 km? Aha, mogę sobie zmniejszyć, czy... Nie mogę zmniejszyć, a mogę zwiększyć 2 km. Aha, czyli... Wow. Okej, dobra. Czyli geogrodzenie można najmniejsze dać na 1 km. Okej. Dobra, ustawiłem sobie geogrodzenie i teraz daję zapisz. Udało się utworzyć. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Geogrodzenie nie zostanie uruchomione, jeśli pojazd będzie się poruszał, gdy będzie wyłączony. Geogrodzenie mam ustawione, więc ruszam, wyjadę poza obręb tego geogrodzenia, no i zobaczymy, co się wydarzy, czy faktycznie dostanę powiadomienie. A few moments later. No, za chwilę powinienem opuścić już to geogrodzenie, geofence. No i pytanie, kiedy otrzymam powiadomienie. No teraz już na pewno opuściłem ten obszar, który zaznaczyłem jako geogrodzenie. I czekam na powiadomienie z aplikacji. Tak sobie wyobrażam, że powinno tak to zadziałać, że teraz właśnie powinienem otrzymać to powiadomienie. Dobra. Jestem na pewno poza obszarem wyznaczonym jako geoogrodzenie, więc czekam na powiadomienie, póki tego nie dostałem. Wejdę do aplikacji. Jestem poza geoogrodzeniem, nie dostałem powiadomienia, więc chyba coś tutaj nie zatrybiło, moi drodzy. Nie do końca rozumiem, wciąż nie jestem przekonany, jak rozumieć ten komunikat pod tytułem geoogrodzenie nie zostanie uruchomione, jeżeli pojazd będzie się poruszał, gdy będzie wyłączony. Jak pojazd może się poruszać, gdy jest wyłączony? Bardzo dobre pytanie, na które niestety nie znam odpowiedzi. A może wy wiecie, jaka logika się kryje za tym komunikatem, za tym zdaniem? Bo ja dalej nie wiem, szczerze mówiąc, i czekam na komentarze. Po prostu może ktoś ma jakiś pomysł. Okej, wracając do meritum, jak było widać na filmie, to powiadomienie o opuszczeniu obszaru w końcu przyszło. Ja po prostu przegapiłem, nie zauważyłem. Więc generalnie ta funkcja działa. Po prostu nie przychodzi to powiadomienie tak natychmiast po opuszczeniu tego okręgu, tylko no, z jakimś tam delikatnym opóźnieniem. O czym zresztą przekonałem się nawet wczoraj, gdy nagrywałem to wczoraj, wracając po prostu z WR24 do domu, otrzymałem to powiadomienie normalnie, tak jak właśnie na nie czekałem na tym filmie. Zresztą tutaj wrzucam przebitkę z aplikacji, jak to w istocie wygląda. Podsumowując, płatna chmura 70 iCloud, nowość na koniec 2025 roku. Wielu z Was pytało właśnie, w jaki sposób rozszerzyć te limity. Nie było do tej pory takiej możliwości, teraz już jest. Za niecałe 12 zł miesięcznie, niewygórowana cena, trzeba przyznać, a przy płatności z góry jest nam nawet jakiś rabat. Dostajemy nielimitowany podgląd z kamery na żywo, zdalny przez aplikację, nielimitowany tracking GPS, 30 dni historii zdarzeń przechowywanych w chmurze zamiast tylko 7, no i to funkcja geoogrodzenia. Ta funkcja geoogrodzenia, mam nadzieję, że też będzie rozwijana w przyszłości, no bo to jest tylko jeden punkt z okręgiem o promieniu najmniej 1 km. Nie można tego tak jeszcze bardziej zacieśnić, nie można rysować jakichś innych kształtów, to jest tylko okrąg. No i powiadomienie przychodzi tylko przy opuszczeniu tego obszaru. Nie ma opcji, żeby powiadomienie przychodziło, gdy wjedziemy w ten obszar na przykład. Więc myślę, że tutaj ta funkcja geoogrodzenia jeszcze będzie w przyszłości rozwijana poprzez aktualizację. Natomiast ogólnie trzeba powiedzieć, że te nowe plany subskrypcyjne 70 iCloud no, są całkiem atrakcyjne, ciekawe, no bo za niewygórowaną cenę no, znacząco rozszerzamy tutaj te limity, właściwie pozbywamy się większości tych limitów. Więc super. Natomiast to, czego mi wciąż brakuje w usługach chmurowych 70i, zresztą nie tylko 70i, bo nie jest to zbyt powszechne, to zdalny dostęp do nagrań, które są zgromadzone na karcie pamięci wewnątrz wideorejestratora. To jest funkcja, którą ma konkurencyjna usługa chmurowa, zresztą najstarsza na rynku, czyli Blackview Cloud, jednocześnie najdroższa. Jakby kamery Blackview są najdroższe.
Bardzo sobie ceniłem, gdy używałem właśnie Blackview Cloud, to, że mogę z poziomu aplikacji przeglądać wszystkie nagrania, które znajdują się na karcie pamięci wewnątrz wideorejestratora i po prostu je pobierać do pamięci smartfonu, tak jakbym się łączył z kamerą bezpośrednio. I mam nadzieję, że 70 iCloud w przyszłości rozważy też tego typu funkcjonalności, że po prostu nowości, nowe funkcje w tych płatnych planach będą tam po prostu dodawane. A póki co, dzięki za ten unboxing, dzięki za obejrzenie tego filmu, więc mamy wreszcie płatne plany subskrypcyjne 70 iCloud. No i zapraszam do skorzystania, jeżeli ktoś, kogoś uwierają te obecne limity. Do następnego razu, dzięki za oglądanie. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.